Witajcie. Najważniejsze to mieć dobry plan i trzeba zawsze sobie plan stworzyć, żeby naprzód już wiedzieć, co się będzie robiło. Dzisiaj miałem udane spotkanie jeszcze w Urzędzie Miasta z sekretarzem Rady Miasta, z którym sobie porozmawiałem owocnie i kolejne spotkanie mam na 3 marca ustalone, czyli 3 marca. Sekretarz. I teraz tak, dzisiaj mamy 29 marca, jutro mamy 30 marca, jutro mamy sesję Rady Miasta, na której będę obecny, ale nie będę przemawiał, bo nie starczyło czasu w programie, ale i tak pójdę, żeby zdobyć doświadczenie, żeby zobaczyć, jak taka sesja wygląda, żeby się poduczyć. I teraz tak, 3 marca mamy tutaj te kolejne spotkanie. To już mamy. I teraz tak. Czwartek to jest jutro, to jest to. I teraz tak, w piątek, tutaj wiecie, w Katowicach są regionalne, targi, franczyzy. Jak nie wiecie, co to jest franczyza, to sobie poczytajcie na internecie. Ale wejściówka kosztuje na te targi tylko dychę, 10 zł. Nie wiem, czy za dzień, czy za dwa. Targi trwają 31 do 1.04, czyli są dwudniowe. Na tych targach się na pewno pojawię, bo tutaj będzie możliwość pozyskania pieniążków, bo przyjdą tutaj ludzie, którzy mają pieniążki, ale nie mają pomysłu na firmę i będą chcieli skorzystać z franczyzy, czyli zainwestować w jakieś gotowe rozwiązanie, w jakąś sieciówkę czy coś w tym stylu. A ja spróbuję ich skłonić do tego, żeby oni zainwestowali w Symetrię Space, bo to jest najbardziej dynamicznie rozwijająca się w tym momencie, organizacja. I to mamy na ten. A jeszcze 1 kwietnia mam spotkanie w hotelu spot o 9. Muszę się pojawić przed targami. I tutaj mam jakieś innowacyjne podgrzewacze do tytoniu. Coś tamtego. Dostanę 10 sztuk na start. Komuś to opchnę przy okazji. W każdym bądź razie, jako że Mysłowice to teraz straszne zadupie, wy o tym nie wiecie, a ja wiem, przeprowadzamy się przynosimy firmę do Katowic, bo tutaj jako teraz jeszcze mam załatwione, pamiętajcie, z Warszawy, bo ze Skarbem Państwa się będę sądził o te 45 milionów mil. Ze Skarbem Państwa się będę sądził, stąd jeszcze będę spróbował ściągnąć środki. Z Mysłowicami się na razie na miesiąc pożegnam. Ja i tak im mówiłem, że ściągnięcie tych środków zajmie mi około 2-3 miesiące, więc przenosimy się do Katowic. W Katowicach sprawdzałem oferty pracy. To jakiś call center. Center gotowe. Oferuje tam do 15 tysięcy niby. Nie wiem, czy to kit, czy to prawda, się okaże. Ale nie będziemy się skupiać tylko na tym. I to by było. Aha, i dzisiaj jeszcze do mnie zadzwonił Santander Consumer Bank. Nie wiem skąd, ale chodziło o Santander. Santander. W sprawie 171 zł zaległości na spłacie karty kredytowej i dali mi termin płatności do jutra. Ja tych pieniążków nie posiadam jeszcze, bo jestem biedny przez te 2 miesiące, które były, więc z nimi spotkam się w sądzie tak samo.
To będę się sądził, tu będzie jakaś równoległa sprawa do tej mojej. I jeszcze sprawy sądowe mam dwie od mojej ukochanej byłej w sprawie mojej córki. Córa. I tu mam czas, bodajże 24 wpłynęło pismo. I w takim razie 24. Ja daję Malcie ultimatum do niedzieli. Niedziela to będzie 2 kwietnia. 2 kwietnia. O, 2 kwietnia. Daję Malcie ultimatum. Ultimatum. Albo odzyskam kontakt z córką i moja córka skontaktuje się ze mną na Skype'ie i będę miał normalnie kontakt przez Skype'a z moją córką. Albo zaatakuję tak, żeby zniszczyć. Jednym uderzeniem. Wykorzystując całą wiedzę. I tutaj może to bardzo zabolać Martę, bo przeanalizuje cały nasz związek, całe nasze 5 lat razem i wykaże szereg błędów, które popełniła przez te 5 lat jako partnerka i nie dochowała planów naszych wspólnych, naszej miłości, prawda? Ale to już przeszłość. To jest chyba na tyle. Obecnie, Kato, tu jest ten, to jeszcze to mieszkanie. Ale to jest, dobra. Aha, i jeszcze jeśli chodzi o pieniążki, to tu mi się udało wcześniej z BPH skontaktować i zostałem przyjęty jako klient premium. I tutaj będzie radca prawny. Analizował te moje dokumenty, które złożyłem. Także bardzo dobrze, że dzisiaj dostałem z Kolczaka ten wypis, który stwierdził, że jestem niegroźny i tak dalej. Ja to, że mam manię, no to mam manię, ale to moja mania jest polega na tym, że jestem dobrym strategiem i że dobrze potrafię planować moje kroki do przodu, a wszystkie moje kroki będę po prostu publikował na YouTubie, żeby wzmocnić siłę przekazu. I dzięki temu mam zamiar przejąć całą cyberprzestrzeń. A, jeszcze tutaj mamy, o. Żeby było taniej w Katowicach, to znalazłem darmową szkołę i tu mnie przede wszystkim interesuje języki obce i idziemy się szkolić angielskiego na pewno. I to jest bardzo fajna szkoła, bo nie dość, że jest za darmo, wszystko za darmo. Zobaczcie, za friko, za frajer. I dla wszystkich, nawet dla osób od 18 do 100, do 100 lat. To jak ktoś ma 101 lat, to już się uczyć nie może. A tego wykiwali. Także tu mamy takie plany na chwilę obecną zrobione. I tego się będziemy trzymać. Pozdrawiam Was i zapraszam na kolejne wypowiedzi.